Wnioskodawca to na końcu. Twój ruch zdecydowanie odrzuca ten projekt i wnosimy o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. Uważamy, że jest... Wniosek, panie pośle, bo no, ja muszę wiedzieć. Tak. To jest strata czasu, takie wnioski, takie projekty i stratą czasu jest w ogóle mówienie o człowieku, który postacią bardzo kontrowersyjną i na pewno, z całą pewnością nie w pełni pozytywną. Jeśli mówimy tu o jakiejś współpracy dla dobra Polski, to wypada zauważyć, że pułkownik Kukliński mówił bardzo dużo o konflikcie zbrojnym między państwami NATO a Układu Warszawskiego. Jeśli takowy miałby miejsce, no to jego informacje przekazane Amerykanom ułatwiłyby bombardowania czy ułatwiłyby lokalizację celów na terenie Polski, a tym samym ucierpieliby Polacy, więc niezależnie z jaką intencją ten człowiek działał, to na pewno nie dla dobra Polaków. Może w słusznej sprawie, antycypując, nie wiem, zmianę ustroju, ale o tej zmianie nie mógł wiedzieć na kilkanaście lat, zanim nastąpiła, więc postać wysoce kontrowersyjna i wyrażamy zdziwienie, że ta komisja się zajmuje takimi sprawami, które, nie wiem, w gestii leżą IPN-u, czy w ogóle historyków. Jest to strata czasu i no i w ogóle no, nie tym powinniśmy się zajmować. No, przecież mamy dużo więcej spraw, nad którymi warto się pochylić, a sprawy historyczne zostawmy historykom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wniosek pana posła oczywiście poddam.